ponad 4 godziny policjanci szukali zaginionej 73-latki. Mieszkanka Jedynezdroju wyszła z domu i została znaleziona między Podlesiem a Niedźwiedzicą. Wyczerpanej kobiety szukało kilkudziesięciu policjantów z psem tropiącym, strażacy z OSP Głuszyca, składami oraz goprowcy. Policjanci znali rysopis kobiety i szukali jej we wszystkich ościennych miejscowościach. Sprawdzili także pobliskie szpitale, noclegownie oraz domy dla osób bezdomnych. Poinformowani o poszukiwaniach zostali również taksówkarze i przewoźnicy komunikacji miejskiej. Kiedy już znaleziono kobietę, okazało się, że leżała na łące od poprzedniego dnia i nie była w stanie samodzielnie poruszać się. Była jednak przytomna. Policjanci udzielili kobiecie pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który przyjechał na miejsce. Dwie poszukiwane nastolatki odnalezione. Nieletnie, 13-15 lat, uciekły podczas wycieczki organizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Wrocławiu, do którego wcześniej trafiły decyzją sądu. Ukrywały się w Głuszycy. Policjanci w Cieszynie, skąd pochodzi jedna z poszukiwanych nastolatek, otrzymali informację o ewentualnym miejscu pobytu 15-latki oraz jej młodszej koleżanki w Głuszycy i poinformowali o tym wałbrzyskich funkcjonariuszy. Policjanci odnaleźli nieletnie ukrywające się w jednym z mieszkań w Głuszycy. Obu nastolatkom nic się nie stało. 13-15-latka zostaną przewiezione teraz przez policjantów do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom Wałbrzycha za posiadanie dużej ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli ponad 400 tabletek ekstazy i amfetaminę. Do zatrzymania doszło na ulicy Osiedleńców w Wałbrzychu. Zaskoczeni mężczyźni siedzieli w samochodzie. Policjanci znaleźli przy 26-latku amfetaminę, około 200 porcji handlowych. 35-latek natomiast miał przy sobie 427 sztuk tabletek ekstazy oraz 250 porcji rynkowych amfetaminy. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy podejrzanych także wagę podręczną. Obaj mężczyźni staną teraz przed sądem za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.